Mamusia, patrz. Mama, Zosia ma takie tylko... On ma takie... Mikusiu, popsuły ci się drzwi, kochanie? Tak. Co? O nie! Co tu jest? Tu ktoś był chyba. To jest dla mnie. Ojej, tu dla Mikusi pisze, a tu dla Lenki. O nie! A co mam ci wiesz? Tu ktoś był, nie wiem. A co? Tu jest dla Lenki, a tu dla Soni i Wojtka. O, to my też byliśmy grzeczni. O, ho, ho, co ty tu masz? Mikołaj nam przyniósł wieszak na ubrania. No. Ojej! Lena, zobacz to! Zobacz tutaj! Ojej, co ci przyniósł? Pokaż! Ojej, twoją wymarzoną! Ty marzyłaś o niej, co? Tak, ja będę... On chyba uznał, że ty jesteś grzeczna. Ja będę... Lena, a co on tu zostawił? O nie... Tam też na kruszu. Co on tu zostawił? Cząsteczka. A tam? Też! I zobacz, co on zapomniał. Zamknąć kucie. A gdzie mój chomik? Nie wiem. Myślisz, że chomika masz? No zatem zobaczymy w swoim pokoju. Ciekawe, gdzie będę miała. Nie wiem, ciekawa. A tam jeszcze na stole powiedzieć. Wika, i ty się pchasz przed kamerą. Wiesz co, Wika, ty jesteś naprawdę poważny. No nie. O, nie, ty mi przed kamerą wchodzisz, przed obiektyw. Nie. Cóż to za wspaniały Mikołek był. Musisz to mieć na kamerę. Na pewno będę miała chomika. Nie ciebie. W pokoju. Wiesz? Tak? Na pewno będziesz miała chomika. Masz kurkudę. A skąd tak myślisz? Co? Bo byłaś na liście, dlatego tak myślisz. Tak, bo ja się... Czekaj, czekaj, czekaj. To chodź do mnie na ręce. Idziemy. Tak. Zobaczymy. Tak. Pokaż. Ojej, co tu pisze? O, zobacz. Ale co tutaj pisze? Lena. Co tu pisze? Zobacz, co tu pisze. Jaka piękna wstążka. Ten Mikołaj od razu tak zapomniał. Chomi, chomi. Hej, ale najpierw by się musiał nauczyć, prawda? Mhm. Najpierw się to twojego imię. Lena. Patrz, co ma przyczepione. Pokaż. Do tyłeczka. Pracinkiem się przyczepię. Leno, ty chyba miałaś rację z tą grzecznością, bo ty już nawet dostałaś transportówkę, a nie zamawiałaś. Ale... A ciekawe, co tu jest. No zobaczymy może, co? Mogę coś zajmować? No, delikatnie go połóż. Może na dywanik? Bo będę mu cieplej. A zobacz, co tu jest jeszcze. No, bo ty to odpakuj, a ja to. Ale nie, no to są twoje prezenty, to ja nie odpakowuję, wiesz. Ale jak mi chodzi, żebyś tylko to odwiązała resztę. Aha, to chodź, odwiążę, no. Chomiczku, nie właśnie za opakowanie. Chciałabym być tutaj przed nosami. Co? Kamień przed nimi. Proszę, proszę. O, patrz, co? Fika! Nie wiedziałam, że mi to przynosi. Wiedziałaś? O, patrz, tutaj... A pokaż mi tu, bo ja nie widzę. Pokaż mi z tej strony. To są trociny. Zajdę, to co? Dzika, to są trociny. No, pokaż mi. Mamo, ale to trzeba razie z rękawiska. Aha. Ojej, to znaczy. Senia, daj to tam, bo nam się starzy tu cemię. Tak, bo tu jest nawet, chodź tutaj. Chodź tu, damy na mięciutkie te rzeczy i pokaż wszystko po kolei. Pokaż. O, tutaj jest ta karma dla gryzioni. Ojej, i co tam jest? Wszystkie witaminki w tej karmie, Lenko? A sprawdziłaś to? Tak, miseczka. O, a do czego ta miseczka myślisz? Do jedzenia. Gdzie jest tu idełko? No patrz, tutaj ma takie ciasteczka. Takie ciasteczka? Kiedy mu je będziesz dawała? Chomikowi tak jemu muszę dać. Chomik raz na tydzień. A świnka morska dwa razy na tydzień, a królik trzy razy dzień. Aha, czyli jako taki przysmak, tak? To są takie... O, mamy ta kolba. Ojej, a ta kolba to co to ma być? No jak mi się skończy jedzonko, to sobie ją je. Tutaj aha, czyli nie wystawia się na wszelki wypadek, jakby jedzonko zabrakło, tak? Mhm. A może ząb jeszcze sobie na niej ostrzy? No. Tutaj co mamy? Tą karmę. Ale jeszcze tutaj coś jest. Pokaż.
Witaminka taka. Pokaż, mogę zobaczyć? Taka witaminka. Mi się wydaje, że to jest wapno, wiesz? Wapno. Super. Ale czemu nie mam pojdełka? No nie wiem, może sklep. Ale może tu jest ta klatka, co zamawiałaś. Chodź tutaj, Leneczko, wiesz? A ja? Chodź przejdź z tej strony, tak koło chomiczka. O. Widziałeś, że tu jest chomiczek namalowany, tak? Czyli on musi mieć takie trocinki na dole, tak? A ty jesteś najmniejsze, siano. No. Ale my nie mamy siana. My nie mamy siana, ale musimy kupić jutro. Widzisz tutaj to? Tak, wyciągaj. Ja mam to dobrze. Będę miał mamą. I drugą miseczkę. No stary, zapomniałam, że czasami chomiki zamiast poidełka mają drugą miseczkę. No. Wiesz? No my mu to musimy teraz dać. Chodź tej stronie. Bo od Mikołaja syna, no to muszę. No to jak nie ma sianka, to by nam będzie same trocinki. Dobrze, my zawsze możemy kupić sianko, prawda? Tak. Lenka, zobacz, co ci tu Mikołaj sprezentował. To jest chyba pięterko i jakaś karuzela. Tak, on musi mieć karuzelę. Stąpnicy. Wikusia, daj tą klarę. Nie sypie się pierw trocin? Tak, najpierw trociny. Mama, zapomniałaś? Najważniejsze są trocinki. Mhm. Dobrze, dajemy. Ja tam w siebie jedzonka. Kusia, pożycz mi te nożyczki. Ja w siebie tam trochę jedzonka. Dobra? No, i zawieszę mu... Tak, dam tam mu trochę jedzonka do jednej miseczki. Może naleję ci wodę i mu zawieszę kolbę. Ale mamo, kolba musi być tu zawieszona. Dobrze, a chodź, kupiemy. Patrz, to nie ma... To. Dobrze, kochani. Kupiemy? To jest teraz już, mamo. No, to ty rozprowadzaj po klatce. Tak. Ale najpierw otworzę to. Ale Leneczko, może też mu spanko naszykujemy, jak myślisz? No. Znaczy to sprzedło. Leneczko, daj, to otworzę, daj. Ale to tutaj muszę zadać, że te klatce tam dokładnie. Dokładnie mamy za mało trocinek. Nie, tyle mu chyba wystarczy, wiesz. On sobie i tak zrobi taką budkę. Teraz musimy to zamontować, bo widzę, że to się tu wkłada. Ty, kolba, mamo, kolba. Widzisz, kolba jedzenie. To się tu wkłada i teraz Wikusia się daje na górę to, daj. Kolba. To jest kolba, nie? Tak? Ja mam tutaj kolbę. Widzisz, kolbę u niego. Kolbę mam. Aha. No, to połóż mu gdzieś tą kolbę. Mamo, kolbę trzeba zawiesić. Mamo, kolbę mu zawieszę. Teraz bo ja to musisz tu mieć, no? Mamo. Ale świetna klapka, ale ten Mikołaj. Klipsy założyć. Ale ten Mikołaj klapkę super sprawił, nie? Jeszcze ja mu dam. Mamo, tutaj mu to położę. Nie umiem tego klipsa założyć. Tak. Dobra, to zostawię go się tam tata to zrobić. Przy niej, która miseczka będzie na jedzonko, a która ja. No tutaj ja mu teraz dam trochę jedzonka. Dobrze. Dajcie mi się, pomogę otworzyć, żeby no, się nie wysypał. A później co przyłoży chomika? Może ty, jak myślisz? Czy ja? Ja. Ja. Mika. Co? A teraz to chcesz dać mu jedzonkowi w klatce, trzeba czyścić? No. Dobra, już masz świeże trocinki, to... Daj miseczkę, to nasypiemy, no. Teraz mój jedzonka. O, was tutaj sobie włazi. No, tam będzie miał takie zakamarki. Patrz, on się chce z tą przywitać. Daj mu łapkę tak przez tą. O. Nie, tylko nie stukaj. O, tak, dotykaj. Tak leciutko mu tam. Tak leciutko, no małe uszka, to jak trzeba do niego mówić. Ja tak mu stukam lekko. Mhm. A wiesz, tu mu tą kolbę dałaś, super. No to by to spoko. Ekstra. Patrz, co on robi. Tą kolbę chyba też można powiesić, nie? Mogę spróbować. Tak. Tutaj, tu.
klatki, wiesz, jak są te klatki takie... Nie. Mamy jak są niższe klatki. Nie. Bo są tak, takie specjalne. O, widzisz, mamy. Ale mi to postawiła przed wejściem. Ale wiesz, wyobraź sobie, że jest taki malutki, że da radę. No, dawaj miseczkę. Już, dobrze. Postawmy. Tu mu postawię. Dobra, tutaj zamykam jedzonko, żeby się nie wysypywało. Musimy znaleźć miejsce na to jedzonko, nie? Tu będzie. Dobrze, to wapno odpakowujemy. Aha. Mamo, wapno trzeba mu tutaj położyć gdzieś. Tak, możesz mu położyć, no. A tutaj obok kolby będzie sobie... Nie, to źle. Ma schodki, ty widziałaś? Co? Że on tam ściągnąć ma schodki? Mam, będzie najlepiej. Ja mu to tutaj najlepiej będzie, jak mu to zawiesimy, mamo. Dobrze. Tutaj mu zawiesimy. No, połóżmy gdzieś wapno. Wapno, tutaj ma takie, czyli... To nie trzeba przyczepić, to możesz położyć, wiesz, żeby może na pięterku nawet położyć, sobie będzie wchodził na pięterko i obgryzał. Mam tu. No, super. Hop. Teraz co? Wodę mu. No, wodę, przynieś mu wodę. Idzie z Wikusią. Bo ja rozdzielę. Wikusia, przynieś. A może mu dasz jednego cukiereczka? Tak, dam jednego. Tutaj mam. Widzisz? No, ale z tej strony chodź, wiesz? Ojej, jakie fajne. Hej, co mamy? To są jajeczne, widzę, cukiereczki. No, jajeczne. No, to tak chyba za dużo nie wolno dawać, prawda? Tak, to jeden tylko. Mamy wodę, wiecie? Chomik jeden, świnka morska dwa. A królikści. Dobrze, a teraz będzie najważniejsza operacja. Przenosimy... Chomika. Chomika, tak. Tutaj jest takie... Widzisz, tutaj ma o... A możemy go tutaj dać na rączki? Ja go tam delikatnie wsiadzie. Bo żeby nie zjął. Wiesz, to Leneczko właśnie wsiadłeś na rację. Ja się obawiam, że on może nam zbijać. Nie wiem, czy nie lepiej go mamusia przełoży, wiesz? Lepiej. Albo Wikusia. No, ja go wezmę. Dobra. Ale on się boi jeszcze trochę, wiesz? No, on się troszkę boi, wiesz, Mikołaj mówi, że jeden dzień trzeba mu dać na oswojenie, wiesz? Tylko Wikusia, jak go będziesz trzymać na rączki, to daj go lęce pogłaskać. Mika, telefon przesuń, bo zaraz go stracisz. Ja go tam... Patrz, tu mam to. Ja go... Tutaj go wsiadł, widzisz tu? No, dwoma rączkami, Wikusia. Mika, uważaj. Bo to małe zwierzątko. I to chyba nas nie lubi na razie. Nie, szybkie po prostu. No, nogi są takie sprytne. Zależy państwie. Teraz grał na ekranie z filmu pod tytułem Wika, to chodź, Leneczko, pogłaszczysz go sobie. Uważaj, Wika, że nie wyskoczył. Powiedz dzień dobry, jak go nazwiesz? Powiedz mi, jak będziesz miał na imię. No, Nutelka, no Nutelka. Będzie się ładna Nutelka. Dobra, może go już włożymy do klatki, co? Ja mu zamknę. No, średnio lubi. O, ale domek sprawiłaś. Patrz, jak wącha teraz. Ale super. No, patrz, tutaj masz wszystko, co? Nie kończysz. Ładny jesteś, wiesz? Teraz musimy mu tylko... To już potem, na razie go zostawimy na dywaniku, co? Idziemy zobaczyć resztę prezentów tych na dole? No to chodźmy. A on się akurat oswoi. Tak, ty się tutaj oswoi. Masz tutaj wszystko. Teraz ten... Ojej, a co tu jest? A tu jeszcze pisze dla Lenki od świętego Mikołaja. Może ten zobaczymy, co? Ojej. Co nie, niech kaska, bo ten kasa! Kasa to jest. Widzisz? Ale chodź tu po mnie, bo ja nic nie widzę. A co? Chodź. I co sobie kupisz za tą kasę? Może coś dla chomiczka? Tak, wiem, co mu kupię. Co kupisz mu? Powiedz mi. Co najważniejsze dla chomika? No to ci brakuje dla chomiczka jeszcze. Przydałaby się książeczka o chomiczkach, żeby wiedzieć, jak się opiekować. Ja wiem, mamo, wiesz ile ja... No wiesz. Filmików oglądałam. Aha, to ty wiesz. No to co byś mu kupiła za tego pieniążka? Dużo rzeczy mu możesz kupić za tego pieniążka. To jest duży pieniążek. Wiem. Czego nam brakuje? Czego? Ja wiem. Fisyku? Tego? Nie wiem. Ciasteczek! Ciasteczek? Tak! Super. A może jakiś domek? Domek. Nie? Tak, będzie miał dwa... Będzie miał do szpanka. I co jeszcze mu brakuje? Co daliśmy mu teraz w transportyski? A nie mamy więcej?
Sianka. Sianka. To jutro idziemy na zakupy? No. Dobrze, to schowaj sobie do koperty, żeby ci nie zniknęły. Mama, mama. Chyba Mikołaj ci na tą niespodziankę. Mamo, ja wiem, gdzie go sobie dam. Gdzie? To jest herbonki. Dobrze, to teraz czy za chwilkę? Za chwilkę. Dobrze, to teraz włożymy razie do koperki. Super. A teraz idę do mojego rumika sprawdzić. A to jeszcze chcesz odpakować? Tak. To odpakuję i idę sprawdzić do mojego rumika. No to sprawdź, ja poczekam na ciebie z tym odpakowaniem. Dobra. Twój piesek Plamka będzie miał przyjaciółkę. No, o, mam plan. Dwukolorska. O, jak. Bo widzisz, ma dwa kolory. No. Co ty powiesz na tego Mikołaja, Elena? No co, chomik mi zwiał do domu. No pięknego masz tego chomika. No. Jednym słowem, Mikołaj spełnił twoje marzenia, co? No. To trochę za dużo tych prezentów. Za dużo tych prezentów? No, ale chodź tu koło mnie. Chodź no, trochę chcesz, no. Trochę za grzeczna byłaś. Co? A ja myślę, kochanie, że to dlatego, że powiedziałaś Mikołajowi, żeby ci wybaczył, że byłaś niegrzeczna czasami i że się tak starałaś, co? Tak? Mamo, jak myślisz? Hop. A ty marzyłaś z Krycia o czymś takim, że Mikołaj to przyniósł? Nie wiem. Nie wiesz? Czy sam zgadł? Sam zgadł. Ja się wybieram. A nie, bo rano powiedziałam. On chciał przyjaciela kupić twojej Plamce? Super. No. Może mama Ola napisała, coś mi się zdaje, do tego Mikołaja. Jak myślisz? No tak. Chyba tak było. Że mama Ola chyba napisała. Babcia chyba napisała do Mikołaja, że nie masz sianka, że ci kasa potrzebna, co? Mamo, patrz. Jak myślisz, było tak? No chyba. Mi się tak wydaje. Tak. Wiesz, jak on to zrobił, ten chomik? Ja chciałam go głaskać, on zwiał do domu. Śmiesznie, co nie? Nie. Proszę, Lenko. Wiecie, co będzie śmieszne? Jak princesa zobaczy Nutelkę. Czemu? Mama na to ma. O, dodaj, mama ściągnie, nie zauważyłam. Ty dostałaś jeszcze słodycze od tego Mikołaja i zobacz, to są, czy to są, Lenka, chodź tylko o mnie. No. Czy to są twoje ulubione? No, to są te paluszki czekoladowe. Ty je uwielbiasz, nie? Co? Tylko chcę zobaczyć. Co? Chcę zobaczyć. Masz szczotkę do włosów. Tutaj. Co mam zobaczyć? To jest takiego super owocnego, co ciągle robi mój chomik jednostek. Tak jak Lenka chyba się nie zaśnie za to. No to chodź. Mamo.